widzom od wielu lat podoba się Pana program i to, co Pan proponuje. Polacy uczyli się i różnych smaków i miejsc razem z Panem. Czy ma Pan swoją ulubioną kuchnię? Ja myślę, że widzom nie tyle podobam się ja, co pokazywane miejsca. Świat jest po prostu piękny, pełen wspaniałości, pełen lokalnych kultur, które staram się pokazywać. No oczywiście odpowiedź musi być jedna. Nie mam ulubionej kuchni. To wszystko zależy od miejsca, w którym jestem, od pory roku, a nawet od nastroju. Oczywiście gdybym miał wskazać jakiś region, pewnie powiedziałbym kilka ciepłych słów o basenie Morza Śródziemnego albo o Dalekim Wschodzie, o Azji, ale generalnie w każdej kuchni, nawet tej teoretycznie najbardziej przyziemnej, da się znaleźć jakieś interesujące rzeczy. Czy jest jakaś potrawa, której by Pan nie spróbował? No pewnie. Nie mam w sobie chęci, żeby za wszelką cenę jeść różne dziwactwa. Nie wiem, w Wietnamie przysmakiem jest serce węża wyrwane, bijące jeszcze wyrwane z jego piersi. Jakoś nie tęsknię za czymś takim.